w ogóle, jak, kiedy powstały kolędy, skąd to się wzięło. Najstarsza polska kolęda jest zapisana w 1424 roku i nosi, miała tytuł Zdrowy bądź Jezu. A później było bardzo dużo kolęd takich przetłumaczonych na język polski z różnych krajów. Z Włoch przede wszystkim, ale też z Francji, z Niemiec. I najwięcej kolęd w Polsce powstało w wieku XVIII i XIX. Takich, które my dzisiaj śpiewamy, które my znamy. Bardzo wiele jest takich, które nie mają autorów tekstu, ani nie wiemy, kto napisał muzykę, ale jest taka kolęda, którą myślę wszyscy znają i której fragment melodii zawarł w swoim utworze pewien polski kompozytor. Kto pamięta? Kto? Chopin. Tak, o właśnie. To jest kolęda jaka? Cicha noc, tak. Kolęda, która powstała w 1818 roku w takiej małej miejscowości Oberndorf koło Salzburga w Austrii. Napisał ją, tekst napisał wikary, który pracował w tym kościele. Przez 2 lata ona leżała nieużywana, że tak powiem. Organista tego kościoła napisał muzykę i pierwszy raz kolęda Cicha noc została wykonana przy akompaniamencie gitary, bo organy były w remoncie. Zawsze to mówię uczniom, jak mówimy o tej, tak, w tym kościele organy wtedy były w remoncie. Potem się rozprzestrzeniła. A, właśnie, dzięki. Czyli nie było takiego dźwięku, tak? Rząd stał na Rosji. Pojechali. I oczywiście od Rosji wszystko się zawsze przez to rozprost przestrzega. I kolęda jest znana na całym świecie. Zaśpiewamy sobie, dobrze? Thank you.
Dzisiaj Betlejem. Umiemy? No to jest.